Salam alejkum, cześć ciałem. Eid Mubarak. Dzisiaj jest wielkie święto muzułmanów, święto ofiarowania. Już nieraz Wam o nim wspominałam, ale właśnie jesteśmy w Alanii, jak wiecie. No i dzisiaj byliśmy na modlitwie świątecznej. Jestem troszeczkę w szoku. Znaczy jestem ogólnie wzruszona i szczęśliwa, ponieważ no, jak się żyje w Polsce, to jest się przyzwyczajonym, że jakieś mega atmosfery na zewnątrz nie ma i tak dalej. Wszystko się liczy to, co jest w środku. Oczywiście jak się zbliżamy do meczetu, to już coraz bardziej czuć atmosferę, gdzie jest dużo znajomych, pięknie ubranych. Kobiety z różnych zakątków świata są wystrojone w swoje ludowe stroje, mężczyźni też. No ale w tym roku spędzamy święta w Turcji, przyszliśmy do meczetu. Wczoraj sprawdzaliśmy, gdzie ten meczet dokładnie jest. Pomodliliśmy się tutaj w Maghrib i Isze. I dzisiaj przyszliśmy na modlitwę świąteczną. Jestem podekscytowana i szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w modlitwie, ponieważ ostatnie trzy święta, jak wiemy, pandemiczne, były bez możliwości pomodlenia się w meczecie. No tylko, że tak... Byłam jedną kobietą. Zdarzało mi się w meczecie nawierniczej modlić jako jedna kobieta, na przykład w Ramadanie Tarawi, taką dodatkową modlitwę ramadanową. Ja takie tutaj nieładne miejsce wybrałam, ale już tyle tu jest tych chłopów, a ja jestem jedna, czekam na mojego męża, aż wyjdzie, to więc no tutaj stanę, to tu jest bardziej zielono. No ale powiem Wam, jestem i tak szczęśliwa, że byłam, pomodliłam się i czuję w sobie atmosferę świąt. No a teraz poświętujemy tak trochę wczasowo, ale spodziewałam się dużo kobiet. Oczywiście przypomnę, że święto jest na pamiątkę, jest obchodzone na pamiątkę sytuacji, kiedy Abraham alejhim salam musiał ofiarować syna Bogu. I Abraham i jego syn byli otwarci na tę ofiarę, ale Bogu wystarczyła intencja i okazanie przez nich pełnego oddania się Jego woli. Chcieli wypełnić rozkaz Boga, bo Bóg nie prosi, Bóg rozkazuje. No i co? No i wystarczyło, że złożyli w ofierze barana, bo Bóg powiedział stop, baran wystarczy. Także już mąż przyszedł, idziemy do hotelu. Albo gdzieś może po drodze na śniadanko. Gdzieś wygląda meczet. Wszystkiego dobrego. Eid Mubarak. Już idziemy razem z mężem. Śmiejemy się, że czujemy się jak po tureckim kazaniu. Powiem Wam krótko. Kocham żyć w Polsce i jest wspaniale. Naprawdę atmosfera świąteczna w Polsce to jest zupełnie co innego. I siostry, które narzekają na życie w Polsce, ja Wam mówię setny chyba raz na moim kanale, że my naprawdę mamy super. Oczywiście, jeżeli przeżywamy ten islam po polsku po prostu i nie narzekamy i mamy życie ułożone z ummą, współistniejemy, nie zamykamy się na społeczność, bo naprawdę święta w meczetach, no przynajmniej w Warszawie, w innych też byliśmy, to też zawsze jest fajnie. Tak, i ładnie, wszyscy ładnie ubrani, bo to jest sunna, żeby się ładnie ubrać, założyć coś nowego. Nawet jak, no jak nie mamy nic nowego, to też jest dobrze widziane pożyczyć coś ładnego od kogoś, żeby wyglądać rzeczywiście świątecznie. I w Polsce, w każdym meczecie, w jakim byliśmy na święta, to się czuło. Oczywiście, że to nie jest najważniejsze, nie szata zdobi człowieka, ale święta trzeba wyróżnić od dni pozostałych. Dlatego naprawdę warto brać urlopy i spędzać ten dzień, chociażby tę modlitwę, chociażby spóźnić się do pracy, chociaż ja tam raczej uważam, że warto wziąć wolne, szczególnie, że większość z nas ma dzieci, żeby iść z nimi gdzieś na spacer świątecznie ubrani, dać im piękne prezenty, żeby nie czuły się poszkodowane, kiedy dzieci chrześcijańskie mają święta. Ja jestem w ogóle, jestem szczęśliwa, że byłam w meczecie. Ale też jestem szczęśliwa, że mieszkam w Polsce i tam mogę praktykować islam. Alhamdulillah.